Siemano ludziska, tutaj Hannibal, witam was bardzo serdecznie w kolejnej wideorelacji i zarówno ostatniej w 2014 roku. Relacji prosto z Mokonu 5, którego jesteśmy patronatem medialnym. To jest nasza pierwsza relacja ogólnokrajowa, więc zapraszam was do oglądania, a to jest o tematyce kultury japońskiej i popkultury japońskiej, więc nic innego nie mogę powiedzieć, tylko was serdecznie zaprosić na materiał. Będzie dużo wrażeń, będzie dużo ciekawostek. Zapraszam jeszcze raz. Stało się. Wyruszyliśmy w długą podróż z Poznania do Warszawy, by zawitać na Mokonie 5. Jak już wspominaliśmy, tematyką jest kultura i popkultura japońska, a główną atrakcją jest ECG, czyli polskie kwalifikacje European Cosplay Gathering, którego finał odbędzie się na Japan Expo w Paryżu. Oczywiście event nie tylko ma to do zaoferowania, ale również profesjonalny cosplay, rozwinięty games room, niesamowicie dużo stanowisk targowych, atrakcje takie jak karaoke czy dance floor oraz dziesiątki godzin paneli o różnorakiej tematyce. No i można było zjeść sushi. Nigdy nie jadłem sushi. Stoiska targowe. Co o nich mogę powiedzieć? Wszędzie było ich pełno. Sprawiało to wrażenie jednego dużego japońskiego targu, gdzie znaleźć można było rzeczy, o których mogliśmy tylko marzyć. Kubki, podkładki z ulubionymi postaciami z różnych anime, czapeczki, zegarki, nawet smocze kule. A wśród nich nie zabrakło ziemniaka miłości. Nie do końca wiem, jak można interpretować tego niewinnego ziemniaczka, aczkolwiek był to dość ciekawy widok. Nie zabrakło również setek mang, które można było zakupić, a nawet pojawiło się stoisko, gdzie towarem były używane gry na konsole, więc i znalazło się coś dla gamerów. A do tego poduszki lub, mówiąc po chłopsku, gacie ze słodkimi wzorkami. No i przyszła pora na najważniejszą atrakcję, a zarazem najbardziej klimatyczny element, a dokładniej cosplay. Pojawił się on na warszawskim Mokonie w bardzo dużych ilościach. Zróżnicowanie było niesamowite, zaczynawszy od prostych ubiorów, po skomplikowane zbroje, kończąc na pełni profesjonalnym rozgałęzieniu. Naturalnie pojawiły się zapowiadane kwalifikacje ECG, trzeba przyznać, że zarówno cosplaye, jak i występy uczestników były naprawdę najwyższych lotów i przyciągało to praktycznie wszystkich ludzi z konwentu. Kwalifikacje dzieliły się na dwie tabelki, solo oraz grupa. W kategorii solo wygrała Kicking Machine oraz Atai Cosplay i Cinnamon Cosplay w kategorii grupa. Występ grupowy zwycięzców był jednak miodem dla oczu. Cosplay był niezwykle dopracowany. Występ w klimacie bajkowym z elementami humorystycznymi, który wyszedł perfekcyjnie, był moim zdaniem najcięższym możliwym do zaprezentowania, a jednak powiodło się i gratulujemy zwycięzcom. Oczywiście pojawił się również otwarty konkurs dla wszystkich cosplayerów i tam trzeba przyznać, iż też nie brakowało emocji. O atmosferze trudno się nie rozgadać. Każdy ze sobą mógł porozmawiać, nawet jeśli kompletnie nawzajem się nie znali. Do tego było miło, zabawnie i często uśmiech z ust mi nie schodził. Wieczór na Mokonie był pełen wrażeń i nowych znajomości. Należy dodać, iż spotkanie znajomych często zamieniało się w wybuch głupawki, czyli tańczenia i wygłupienia się na głównym holu. Tym razem jednak postanowiliśmy przeanalizować nocną stronę Mokonu. Co się okazało? W nocy zapełniony był Games Room, a wielu śpiewało utwory Celine Dion, znane z Titanica, czy openingi do anime po japońsku. Inni jeszcze zabawiali się dance floor i korzystali z tego, co oferuje warszawska impreza. Inni śmiałkowie natomiast podążali na miasto w celach wyżerki lub zamawiali sobie radośnie pizzę. Mokon 5 żył także i nocą i możemy to całkowicie potwierdzić.
Jeśli jesteście gamerami, to dobrze trafiliście. Pora by powiedzieć parę słów na temat obecnego na Mokonie Games Roomu. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, był on bardzo rozbudowany i z pewnością wielu ludzi spędzało w nim czas nieraz przez godziny, dobrze się bawiąc. Dostępne były najnowsze platformy do grania, także ci, którzy nie mieli jeszcze okazji spróbować smaku konsol nowej generacji, mogli być w niebo wzięci. Oczywiście nie zabrakło past genów i wielu multiplayerowych tytułów, gdzie gracze mogli wspólnie się bawić. W dodatku zdecydowanie smak osładzał turniej League of Legends. Maniacy LoL'a mogli być szczęśliwi, a po frekwencji na stanowiskach było widać, iż chętnych do rywalizacji nie brakowało, a rozgrywka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Oczywiście, gdybym nie wspomniał o Kinectie i stanowisku do tańczenia, to zapewne by ktoś mnie dorwał i mi kazał pokazać swoje umiejętności. Przyznam się, że jestem drewnem i obawiam się tego, a moje ruchy ograniczają się do machania rękoma, więc zazdroszczę tym, którzy chociaż robią jakieś ruchy nogami, albo głową, albo tułowiem. Nie wiem, nie znam się na tym. No teraz pora na zupełnie nowy element, którego wcześniej nie wprowadzaliśmy, a dokładniej opinie uczestników. Chodźmy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No to jestem tutaj z Painem. Powiedz mi, jak ci się podobał w ogóle konwent? Konwent był naprawdę dobry. Podobał mi się cosplay, podobał mi się panel z Kaili o przedstawianiu swojego, o tworzeniu swojej scenki cosplayowej. Social był naprawdę świetny. No i to by było na tyle. Dziękujemy bardzo. Hejterze stulecia, co myślisz o Mokonie 5? Mokon 5 mnie niestety jakoś tak nie zaszczycił tym przede wszystkim, że było straszne opóźnienie, jeśli chodzi o otwarcie sal z ikrumów. Byłem na terenie imprezy od 20. Jak w zeszłym roku mieliśmy zajebistą wigilię dla fajnych ludzi, nie dla randomów, takich jak tam widać wszystkich, tak, to jest straszne. No to teraz czekaliśmy naprawdę długi czas, około pierwszej się zaczęło. No, nie było jak się nawet porządnie napić z kolegami, no bo wiadomo, no, ile to flaszek pójdzie w ciągu jakichś 4 godzin, bo trzeba jeszcze wstać. Potem za to no, nie za bardzo było co robić. Posprzedawałem trochę pedalskich mang, to zawsze polecam, pedalskie mangi są zajebiste. A teraz sobie krążę z 3DS-em, zbieram street passy i tam, wiesz, tam 13-latki ten tenis. 13-latki. Polecasz? Wiesz co, powiem ci tak, no jak za cenę jednej przypinki można sobie ten tenis w toalecie, no to... To był największy hejter. Oglądajcie go. Kolego, jak ci się podoba Mokon 5? Bardzo. Tylko tyle? Bardzo, bardzo. Może być. Jestem dumny. Ninjo, panie Ninjo! Jak podoba ci się Mokon? Tylko okejka? A tobie, jak się podoba? Podoba Likon. Mokon. Świetnie. Super. Nie wziąłem tylko laski. Czemu? To była za duża. Za duża laska? Tak, za duża, wiesz, te rozmiary. Nie ten tramwaj. Ale on ma coś fajnego. Ale on nie da. Ale patrz, zabrała. Panie Ninjo, czemu pan reaguje tak agresywnie? No bo ona się nie umie bawić. Nie ma komentarza! Niech nas tutaj telefon. Wybaczcie, że przerywam, ale jak się wam podoba Mokon? Jest bardzo fajnie, bardzo mi się podobają cosplaye, są na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję. A pani? Czego nie można powiedzieć o prelekcjach? Czyli... Ogólnie konwent fajnie, ale prelekcje tak powiedziałabym, że średnio. Czyli po prostu nie przypasowały pani? Nie przypasował mi ich poziom, tak ujmę. O, to jest bolesny cios, dziękujemy. Drogi panie, kim pan w ogóle jest? Sione. Ciekawe. Powiedz mi jednak, co myślisz o Mokonie 5? Inaczej będzie źle. Otóż byłem już na około 11 konwentach i stwierdzam, że to był jeden naprawdę z lepszych. To mogę spokojnie powiedzieć. Czyli podzielasz naszą opinię? Jeśli taka jest wasza opinia, tak. To podzielasz. Jestem z ciebie naprawdę dumny, chłopie. A w ogóle ciebie nie znam. A, znam. Dlatego go wyrwałem z tego, to tam, z tego wyrwałem go. Ze śpiewania. I co się śmiejesz? Bo mogę. To poważna rozmowa jest. No rada, sorry. Przepraszam. No.
Po średnio poważnej opinii od uczestników, pora na krótkie podsumowanie imprezy, jaką był MoCon 5. Czy warto było podjąć się podróży z Poznania do Warszawy, by być na evencie? Zdecydowanie tak. Poziom imprezy był naprawdę bardzo dobry. Osobiście bawiłem się świetnie, zarówno za dnia, jak i w nocy. Cosplay był zdecydowanie elementem, który dodawał dużo do i tak rewelacyjnej atmosfery, jaka panowała na konwencie. Otrzymując informator, na samym wstępie udało mi się zliczyć 35 paneli. Przyznaję się jednak, że nie skusiłem się na żaden z nich z powodu tego, że na konwencie działo się wiele, a ja biegałem w różne strony. Dodatki takie jak karaoke czy dancefloor są zdecydowanym strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza dla godzin nocnych, gdy uczestnicy w większości chcieli się bawić. Games Room dla zapalonych graczy był po prostu ich niebem i niektórym nie dziwię się, że nie chcieli stamtąd wychodzić przez długie godziny. O stoiskach targowych nie będę się rozgadywał, bo określiłem to trzema słowami. Duży japoński targ, w pozytywnym znaczeniu. Główna atrakcja, jaką były kwalifikacje ECG, wypaliła. Rzeczywiście było to głównym daniem dla każdego ze względu na świetne występy i świetny performance, jakim obdarzyli nas cosplayerzy. Organizatorzy oczywiście zagwarantowali nocleg w sleeproomach, które były dostępne na ostatnim piętrze placówki, darmową szatnię, z której każdy uczestnik mógł skorzystać oraz punkty gastronomiczne, gdzie można było coś zjeść. Oczywiście nie mogę zapomnieć o studiu fotograficznym robiącym swoją robotę. MoCon 5 uznaję za bardzo udany i czekam na więcej konwentów od organizacji Japaniconu. To jest ostatnia nasza relacja w tym roku, więc widzimy się już w 2015, prawdopodobnie w lutym we Wrocławiu. Jako że zapewne się nie zobaczymy, to życzę wszystkim wesołych i radosnych świąt oraz zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania oraz odwiedzenia naszego fanpage'a, gdzie link podany jest w opisie. To wszystko od nas. PTPF żegna Was z Warszawy. Na razie, ludziska.